Nice of you to drop in. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam cię z nami bardzo serdecznie. Zagrajmy w Batman Arkham. To mi totalnie, znaczy mi, po prostu gra mi to teraz zepsuła, nie, jeżeli mi nie wyszło, ale mi też. Arkham Origins, chciałem tak powiedzieć, fajnie z dupnięciem z fali uderzeniowej to zakończy, no ale niestety się nie udało. Trudno się mówi. Lecimy dalej. Oj, na start widzę, że już będziemy mieli bitkę, o której było ostatnio wspomniane na końcówce. The disruptor should allow me to get past this gate. They're gonna let us out, or we'll make our own way out. This ain't such a bad Christmas after all. They can have to let us out. Got us some hostages. Where the hell are the rest of the cops? And maybe the bat killed them. You know where this is going. No to ty chyba jeszcze nie bardzo. Dobra, tego to nie działa, bo jest na jadzie niestety. I żeby nie było, jad nie działa tak samo jak pancerz. Pancerz facet ma na sobie cały czas. Jad trzeba mu jeszcze zniszczyć. No a potem już staje się już po prostu zwykłym frajerem tylko do bicia. Prowadziła w pancerzu. Mówiłeś? Cwaniaczku. Gdzie jest tą łapą? Dobra, i teraz tak. Mógłbym ulepszyć to w sumie mógłbym. Tfu! Mógłbym to ulepszyć, ale. Chyba pójdę tutaj, tylko teraz tak. Jak to było z zakłócaczem? Zakłóca komunikację, mech, zakłóca miny, lepsze i zwiększona pojemność. No w to trzeba będzie celować, ale ta antytermowizja lepsza, więc na razie żal, co mam dalej. Większe obrażenia, dłuższe ogłuszenia. Dobra, na razie niech będzie detonator częstotliwości. Halo? Odezwiesz się, kolego? Nikt? Dobra, to se bądź taki zesrany, ja idę dalej. Ty właśnie, a propos, gdzieś to był pakiet, tak mi się wydaje. O, to. To skoro bardzo ładnie mi to zniszczyliście, to ja sobie go teraz zabiorę. Bo szkoda byłoby tutaj wracać tylko po to. Na razie. I got a pulse. All right, call it in. Let's get him to Gotham General. Will do. Soon as he stabilizes. Please, we don't want any trouble. I'm not here to hurt you. Mnie to naprawdę przeraża, że Batman praktycznie odwala robotę policji, która sama sobie nie radzi. Część, bo nie chce sobie radzić, część, bo nie daje rady. A oni jeszcze mają do niego, oni się wszyscy go jeszcze boją. Rozumiem tą część, która nie chce sobie radzić, bo to wiecie, w tym słowie psuje im interesy. Ale ta część, która sobie nie radzi, czemu oni się go boją? Skoro im pomaga, no to raczej, wiecie, jakby jeszcze zabijał, to okej, okay, to jeszcze mogą się bać, bo może, wiecie, wtedy mogłoby być właśnie to, że odhacza kolejne cele, ale on nie zabija. Tylko normalnie zgarnia typiarzy i zostawia dla policji. No to... Dziwne to jest. Według mnie bynajmniej. Easy. I need access to the National Criminal Database. It's right here. You must spend a lot of time here. Cool poem box. You're bypassing the network security. But you'll need to physically bridge the intranet to the external telecom wires if you want to uplink remotely. This kind of knowledge could get a young girl into a lot of trouble.
They run under the building. What does? The telecom wires. You can access them through the sewers. Wait. Why do you do what you do? Because I made a promise. Get out of here! Nie tam. Poradziłbym sobie z nimi. Alfred, I'm on my way out, but before I can access the server remotely, I need to hack into the telecom wires under the GCPD. You should be able to access them from the sewers which run below the building. I'll peg the closest entrance on your map. Sir, they say the bat doesn't have a gun. Penguin's man said the disruptor can be used to jam their weapons. It's the bat, all right! Czemu zaszła kombinacja? Nie, nie możecie. Zawsze mnie to będzie bawić, nie? Ludzie, którzy myślą, że sobie po prostu będą wchodzili w Batmana i myślą, że wygrają. Pomyślcie czasami, ludzie, zanim zaczniecie coś robić. You, but you need to stay out of my way. Never. Listen, I'm on your side. My side? My side works within the law. My side doesn't leave suspects with broken bones and missing teeth. We've earned Gotham's respect. If that were true, I wouldn't be here. Gordon, clear the line of fire! Hold your fire! If he moves, take him down. You've got nowhere to run. Move, Gordon! I'm taking him down! Batek literalnie uratował Gordona i właśnie dupsko, nie? Gleba, panowie! Nie ma tak łatwo. Tunnels lead directly under the GCPD. Good work, Alfred. Oh, and, sir, do try to keep out of the muck down there. Remember who has to clean your suit. No dobra, jesteśmy już poza komisariatem, co mi się podoba. Hello? Hello, Batman? It's Barbara. Sorry for hacking into your comms, but I need a favor. Some evidence crates have gone missing. Army-grade stuff, and no one here is doing anything about it. So I'm sending you their GPS location information. Use your weapon disruptor on any crates you find. It'll fry their circuits and render the stuff useless. No dobra, mamy składy broni pingwina. To jest też spoko rzecz, bo to są praktycznie tylko... Podchodzimy, rozwalamy typiarze obok skrzynki, rozwalamy skrzynkę i dziękuję. Sprawa załatwiona. Hasło przyjęte i pakiet zgarnięty.
Mamy handlarza Enigmy, więc możemy się też tym zająć. I w sumie nawet możemy teraz się zająć też pingwinem, tak szczerze mówiąc. Czy się uda, czy się uda? Gacie! Dobra. Jeszcze z dala od innych, więc... Gadaj. You've got 3 seconds to tell me where you hid the extortion data for Enigma. You're a dead man. 3. Brandon and the boys will take you down. 2. Okay, stop. Just stop. I'll tell you where it is. Ej, dziękuję. Ten 20 plik na mapie jest teraz... Tfu. Jest oznaczony. Czemu chciałem powiedzieć, że jest aktywny? To jest bardzo dobre pytanie. On nie bardzo znam na nie odpowiedź, niestety. Dobra, tam idziemy z fabułą w sumie. Czy ja chcę iść z fabułą, czy ja chcę iść ten... Szczerze mówiąc, nie, wolę się chyba zająć teraz tym pingwinem. Hello! No, przecież użyłem kontry do ciężkiej cholery! Morda. No dobra, 3000 tak naprawdę za nic dostałem. To jest jeszcze walka, więc będzie tego więcej. Dobra, jak już tak chodzę, to możemy się zająć też tymi. Dobra, to mogę znieść, jak będę robił fabułę, więc... I tak, jak z tego co każe, jakoś tak tam wyjdę, więc na razie polecę sobie tutaj. No, pierdzielę. Dobra, dalej. Gdzie jest ten skład? Obok radia. Dobra, no to się zajmiemy za chwilę tym pierwszym. Tu jeszcze podlecę i zniszczę ten przekaźnik. No, tutaj. I... Zniszczony. Zostały 4. Tutaj zaraz obok mam kolejny, więc też się tym mogę zająć. Ja nie wiem, czy to oni gadali, czy ktoś inny. Ej, ale w sumie dobra, bo tu się właśnie liczy jako ten taki daszek na łowcy biegł. Nieważne. Chciałem jednego zdjąć, żeby zająć się, kurde, drugim z tego, nie? Z scenicznego. No ale niestety. Nie wyszło. Jakim chędożonym cudem on nie usłyszał tego batarangu? Czy teraz to mi ktoś chyba chce jazdę mi teraz robić? Jak 15 trafień! Przecież gość mnie ledwie raz trafił. Znaczy raz z serią, czyli jakieś 3-4 strzały tam były. Na przykład ja? No, najszybsza walka ever.
No i broń została zniszczona. Nice. One down, five to go. I can't believe there are people on the force who think it's okay to have stuff like this out on the streets. Pinching from evidence is bad enough, but selling weapons? SWAT's supposed to be the good guys. Powinni, ale to chyba nie w tym mieście. Dobra, kolejny jest z dzielnicy Brylantów i w Coventry. Dobra, no to do dzielnicy Brylantów w takim razie najpierw. Dobra, leć, leć, leć. 50 metrów mam teraz zanurkować. To będzie akurat, bo możemy się do tego przetegować. No, też się udało. Skok wiary. Ciekawe. Dobra, już jestem na miejscu. Ask him to bring over another van, so we'll just wait for him. The roads are all messed up. It could be hours. Don't see any other options. A ja widzę. Realizacja? Mamy level, pięknie. Więc dobrze. Antytermowizja, czy to... Chyba antytermowizja. Ale będą się teraz rozwijać trochę tego właśnie zakłócacza. He'd probably just say it's a matter for IAD. He's got way too much faith in the system. I wish I could get him to see just how broken it is. No, niestety. Tak to jest, kiedy ktoś za bardzo wierzy w to, co się faktycznie dzieje. Co tu mamy? A, rozszerzenie, dobra. Czyli to jest kolejna część tego właśnie... tych wyzwań Mrocznego Rycerza. Dwa ostatnie, czy nie, w sumie nie, jeden, wiem, że jest nie, jakoś tak, czyż nie, to jest tu, czy? Nie, to co innego, teraz już bym się pomylił teraz. Nie mam bladego pojęcia, co tu się właśnie stało, nie? I've been flipping through the precinct's file on you, and wow, let's just say you don't have a lot of fans here. But you probably knew that already. Anyway, I've trashed some of the more ridiculous stuff. I mean, they're saying you kill people. And I know that's not your style. No, tak to jest. What? Czemu nie mogę użyć fast travelu? Aha. Aha. Super. Czyli jakby... A, dobra, nie, moment.
Jak robię od checkpointa, czy będę mógł używać fasta, bo czasami to jest, po prostu wiecie, taki błąd, który checkpoint rozwiązuje. Czy to jest włączone fabularnie, żeby nic nie mógł robić, czy po prostu właśnie od checkpointa wystarczy? I działa, dobra. Okej, okay, no to kolejny... Właśnie, czy na moście coś było? Nie. Dobra, czyli najbliższy jest w Zaułkach. Potem jest tu. Dobra, no to lecimy sobie tutaj. O, pięknie, udało się idealnie wymanewrować, żeby nie wpaść na nic. I teraz tylko do składu, a potem dojść z całością do ładu. Okej, to było dziwne zdanie. Dobra, tu muszę przelecieć kawałek dalej, a konkretnie muszę przelecieć tutaj. I zlecieć sobie na dół. O, świetnie, jeszcze akurat jeden z nich to będzie informator o tym nigdy. Out. Okej, może być. Teraz tak, zanim do niego sobie pójdziemy, to już to zażeruję. You for real? Please, let me go. I'll tell you whatever you want to know, please. You've hidden extortion data for Enigma. Tell me where it is. No. No, no problem. No, no problem, man. I'll take you to it myself if you want. Spoko. Co? Czemu się to zresetowało? Czemu się usunęło po prostu? Chciałem się znać z tym przestępstwem. Only two more crates to go. Thanks so much for doing this. Tonight's crazy enough already. If these guns got out there, I don't even want to think about it. Ej, no czuję się oszukany teraz, kurde. Chyba panowie. Trzeba szybko oznaczyć kolejny skład, który jest w tym miejscu. No tylko się tam dostać teraz. No a potem tylko lecimy na final offer, żeby zniszczyć ostatni ze składów. No panowie, kim ja jestem, żeby wam mówić takiego solidnego wpierdolu, jaki sami prosicie? Dobra. Akurat tych tutaj wolałbym uniknąć, więc spróbujmy to zrobić. Ładnie. Nawet, że się udało. Okej, powinno być to na górze. A tak, tylko po tamtej stronie. No, tylko to jest ten drobny problem, że tutaj są typiarze. Nie mogę tego typa z Gzymsu niestety stegować, no bo on tego by po prostu nie przeżył. Damn! Hey! That's the back!
Tak, oto ja. Siema. To mi trochę nie wyszło niestety. Dobra. No i ostatni. Left. Gotta say, working together is kind of fun. I mean, we're actually getting stuff done. And my dad thinks I'm just sitting in his office texting and watching TV. If only he knew. No, gdyby tylko wiedział, prawda, Barbaro? Dlatego lepiej, żeby się nie dowiedział. I to chyba dla twojego dobra, niżeli dla mojego. Nie pamiętam, czy ona mu kiedykolwiek powiedziała, że ona była bad girl? Chyba nie. Chyba nie. O, proszę bardzo. Cyk. Pierwszy z 10 przekaźników w tej dzielnicy. Aczkolwiek to nie będę się za nimi uganiał. Nie teraz w każdym razie. Dobra, na szczęście jest pusto. No i kolejny przekaźnik. Żegnam. To jest dość fajnie schowany ten skład broni, bo jest za tym zategowany. I trzeba to właśnie rozwalić z pazura, żeby się do tego dobrać. No i dobra. Quest skończony. Punkcik zgarnięty. Proszę. To jest. Well, you did most of it, but I helped, right? I think we make a pretty good team. So if you're ever, like, I don't know, looking for some kind of partner, I'm here for you. Anyway, I'll let you get back to kicking ass and keeping us safe. And you'll see, one day my father's gonna figure out just how cool I already know you are. Ładnie. Sprawa ogarnięta. Modyfikacja odblokowana. Trofeum postaci. Kurde, muszę zobaczyć teraz, co tam się odblokowało za to, bo nie pamiętam dokładnie. Co to było? Modyfikacje. Co się odblokowało? A, wyłączanie skrzynek z bronią. Okej. Okay. No i to jest akurat zajebista rzecz. Zwłaszcza, żeby to zrobić przed walką, jeśli jakaś skrzynka znajduje się obok. Dobra, szybowanie i tak dalej, to mnie na razie nie interesuje. Może najgorszy koszmar to jest naprawdę najbardziej irytujące drzewko chyba do upgrade'ów w całej grze. Bo się po prostu je robi najdłużej. Taj egzoty... W ogóle kto to wymyślił? Egzotyczne przewrócenia. Co to jest, przepraszam bardzo. Tutaj bez stosowania przewróceń. Dobra, frontalnie spotkanie łowcy, są urządzenia lub rozwałki. Przewaga gadżetów. No tak, tak, wiadomo. Tak na przykład zaczep nie wchodzi w grę w tym przypadku. Chyba, że wiecie, mamy dwóch typów koło siebie i tak połączyć taki... bąknąć o siebie, nie? To jest jedyna opcja. Żeby właśnie to tak w miarę spoko załatwić. Kurde, nie pamiętam w którym momencie fabuły się triggeruje kolejne te takie, wiecie, dochodzenie od Batmana. Tutaj co? Też rozszerzana ta? Tia. Dobra. No ale co, no w sumie to... Nie bardzo mam już co robić, no. Mógłbym to zrobić, no ale chyba wolę sobie to odpuścić. Na odcinku już wam pokazałem, jak tak naprawdę nudne to jest, więc... Dobra, no to chyba na koniec odcinka dostaniemy się jeszcze do tych kanałów. Skoro jest tak, a nie po drodze. Gdzieś po drodze, praktycznie zaraz obok. No i jak miło, jeszcze się załapiemy na przestępstwo w toku. Hello! Come on.
Ja dla ciebie mam coś fajnego. O, come on! Czemu mi nie dać uniku? Gleba! Department's wrong about you. I knew it. No i punkt dla ciebie za to, że potrafisz używać mózgu. Niestety wielu z twoich znajomych ich chyba nie do końca potrafi. Skoro ciągle myślisz, że mogą je upolować. No ale cóż, nie wszyscy ludzie są inteligentni, prawda? Znaczy wróć, podwójne wróć właśnie. Może ludzie są inteligentni, ale nie wszyscy są dość inteligentni, żeby czasami zrozumieć pewne fakty. Dobra, i w dół. Okej, w teorii mogę tak naprawdę już tutaj od razu iść na dół i ich ominąć, ale... No a szkoda nie wykorzystać okazji. Kurde, szkoda podwójnego nie było. Kurde, uratowała go dosłownie ta barierka. Jeszcze ktoś, czy to wszystko? Wszyscy, dobra. Okej, ile dostanę? Tylko 50% niestety, no ale rozumiem. Mała walka, no to mała nagroda. Ale lepszy ryc niż nic, jak to mówią. Wiecie, to spróbuj też to przejść te kanały. Kurde, jakby się udało teraz za jednym przejściem to zrobić, nie? Byłby zajebiście. A tak, bo tutaj nie przejdę, bo to potrzebuję innego gadżetu. Strange. These are black masks men. Not the kind of guys I'd expect to find running around in the sewers. Could be worse. At least he sent an expert martial artist to protect us down here. Protect us from what? The rats? Bat, you idiot. The bat. The bat's got better things to do tonight than hang out in the sewers. Hope you're right. But just in case, I'm glad we got old Kung Fu on our side. So whatever makes you feel better. I'm just worried about how I'm gonna get the snot on my clothes. Boss is making some big moves. Yeah, we could have... Kurde! Za mało tego było. Co jest? Jak go wystrzeliło w górę, widzieliście to? What the hell just happened? I just asked that question. To było bardzo dziwne zdanie. A czemu tak z dupy nagle przerwał kombinację? Teraz wiem. Mamy go. I patrzcie, teraz mi się przydało to, że od razu zablokowałem tę skrzynkę, przez co właśnie żaden nie wyciągnął broni. A tutaj natomiast mamy pakiecik. Przecież czego nie mogę z tej pazurem? Nie, nie bardzo. Niestety, ale nie. Nie dam rady go tak zdjąć. Ale od czego mamy tę linkę właśnie, żeby sobie po prostu sam po to przyjść. Dobra, tutaj widzę... Nie ma. Czekaj. Tutaj? Nie, to chyba jak przyszedłem, co nie? Ja. To jest na samym początku, którego nie mogę wziąć, bo jest za parą. Także unlucky. Okej, co tu jest? GCPD,
pół kilometra w tym kierunku, okej. Nie to się do końca miało wydarzyć. No, go, go. Ta kolejca też jest jakaś mega duża, więc możemy to załatwić. Here. Go found fire. Okej. Okay. Przepompownia. Let's go. No, oczyszczalnia, dobra. No ale blisko było. I nie powiedz mi, że to nie jest lorowo accurate, nie? Przecież dwa to na bank by tak zrobił. Po prostu wbiłby się do typa jeb i od razu. O, jeszcze nie, to, patrzcie, zaczął mi strażnika jako z opcją, że jestem niewidoczny, bo gościu po prostu nie zdążył nic mi zrobić, nie? Nawet się nie zorientował, co się dzieje. Hello? No niestety twój ziomeczek tak troszeczkę stracił przytomność, także... Trudno. Radź sobie bez niego. Dobra. Szkoda, że nie jestem w stanie go tak zdjąć na jeden taki przylot, no ale... Samo tam taki lód przyspieszony w niego jest też zajebisty. Lacey Tower... Co, że tutaj? Lacey Tower jest na górze? Może? Okej. Sporo tych ładunków wybuchowych. I'm under the GCPD. Why are Black Mask's men planting explosives here? The cops have always been on his payroll. No! Jezus, jak się miał ty do walki dojść, no to nie, to po co? Podwójna kontra zawsze na niego mnie irytuje. Prostszy sposób, by się go pozbyć, nie? Pierwszy cwaniak. Boże, ty go odskopił od ściany! Czyli typie? Halo, co się stało? Jak mi poważnie, co się stało? Jak... Na chwilę przytrzymałem przypadkowo batarang i kurde tak stagowało. Zamiast szybko użyć. Co, wiadomo dlaczego się nie użył szybko, ale... Dziwne to było. Trzeba namucić po prostu. You are directly beneath the GCPD. The telecom wires should be right under your nose.
Wow, widzę, że porządek to naprawdę jest tutaj bardzo zachowywany. Alfred, confirm we now have access to the National Criminal Database. Connection confirmed. You can now perform DNA analysis. I'm also sending over the police file for the Lacey Towers case. This photo is from the day of the murder. It's a perfect match. The DNA tells more of the story. But here's something the police overlooked. Roman Sionis owns the Gotham Merchants Bank. And he installed biometric security only he could access. Alfred, I have enough information to solve the Lacey Towers case. Here's what happened. Czemu każde śledztwo takie nie zagadniamy? By now, Gotham PD thinks Roman Sionis is dead. The casualty of a turf war. Murdered by the Penguin. But I know better. Someone spooked Sionis' girlfriend. So he sent her to his safe house. Which was anything but safe. Sionis showed up later, ready for trouble, and found it. Or so it seemed. Roman's always been paranoid. It's probably why he's lasted this long. He'd sent in a decoy, giving himself the element of surprise, but it wasn't enough. There was a fight. Sionis lost. The killer didn't hesitate to shoot the decoy, but he wanted Roman alive to access the cash stored at the Gotham Merchants Bank. With Sionis under control, all that remained was to tie up loose ends. But it wasn't the fire that killed Sionis' girlfriend. What kind of a monster forces a man to kill the ones he loves? The Joker. He's the shadow I've been chasing. And now I know where he's going next. Gotham Merchants Bank. Spotkanie coraz bliżej. Alfred, see if you can find any information on someone named the Joker. Searching now, sir. There doesn't seem to be anything coming up. What do you know about him? Not much. But he's taken Black Mask hostage. Hostage? So Sionis isn't dead? I don't think so. From what I can tell, he's worth more to the Joker alive. The Joker wants to use him to break into the Gotham Merchants Bank. I'm on my way there now. No to włamo, chcę po prostu otworzyć pewnie safe, w którym Sionis ma kasę. Dobra, tego na razie nie zrobię. Jest chyba oznaczona, nie? Ja. Też nie pójdę. Dobra, no to wychodzimy. You were very cordially, cordially, cordially. You were very cordially invited to a party, and it will be a grand affair. Grand affair, grand affair, and it will be a grand affair hosted by the Hatter. We do hope that you can come. You could come. You can come. We do hope that you can come to share in all the joy. Greetings and salutations, Batman. I am Jervis Tetch, inventor, entrepreneur, and part-time haberdasher. You must be wondering why it is I sought you out. Well, I have an employment opportunity I'd like to discuss with you. Help me! Please! If you can hear this, he's going to... Oh, don't mind Alice, poor dear. Her mind is all a flutter, and who can blame her after all she's been through? But I'll have her ride as rain soon enough. Don't you worry about that. No i mamy kolejnego wylana, dość klasycznego dla całego tego uniwersum, czyli właśnie z szalonego kapelusznika. No, mam
to wreszcie. Okej, okay, tu jest gdzieś ten przekaźnik. O, właśnie. Okay, myślałem, że w typa tym celuję, ale nie. Gdzie? 9? Jak 9? A bo ten mi uciekł, dobra. Lecimy, żeby go zniszczyć jeszcze. Tak, nie zadziała, zwłaszcza super spoko, wiem. Dobra. Teraz wydałoby się cofnąć do Batcave'a i zobaczyć, czy może Alfred ma coś nowego do powiedzenia. Mam wrażenie, że już tego dostawcę przesłuchiwałem, więc nie wiem, czy mu się tutaj dalej znajduje. Jest przesłuchane. To się zaświecił na zielono, tak to nie z dupy. No dobra, przekaźniki zniszczone, to najważniejsze. Kolejna dzielnica uwolniona, powiedzmy. Uwolniona oczywiście. W cudzysłowie dość dużym pisane. Tam się powoli nabija i mi to tam pasuje. Teraz tak, dobra, wiecie co, jak już jestem obok, to się zajmę akurat tymi ćwiczeniami w szybowaniu. Ale no już bez waszego udziału. Jak mówiłem, to nie jest coś wartego pokazywania. Chociaż... Dobra, nie, bo używam kurę 50 minut prawie na to, nie. Nie będę tego dla was pokazywał. No dobra, jedną próbę mogę wam pokazać, żeby zobaczyć, czy się uda od razu. No, oczywiście. To jest ten drobny ból tych kolejnych wyzwań, że one czasami wymagają dość dużej precyzji. No okej, no to tym się z chęcią zajmę. Gdzie to jest? Tutaj. No, no tym się też oczywiście zajmę jeszcze na szybko, ale też się z nimi tak bardzo fajnie, myślę, pożegnam z tą walką. Jak mówiłem, to jest nic szczególnie trudnego. Nie, wróć! Co za durnoty gadam! Okej, dziwne. Na górę w takim razie. No i co? My się widzimy w kolejnym materiale, w którym myślę, że zahaczymy sobie jednocześnie o dwie sprawy. Mianowicie ogarniemy sobie kapelusznika, bo jak widać jest no zaraz obok tak naprawdę. Nie wiem, czy nie ma głosu, ale nevermind. W sumie i tak tego nie trzeba, no bo to jest tylko to, co, powtórka tego, co on tam gadał. Tutaj dalej nic się nie dzieje więcej. No to myślę, polecimy sobie do zaułków, zajmiemy się touchem i potem polecimy od razu po główną fabułę. Więc dobrze, ode mnie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy Batman Arkham Origins. Cześć!